Zanim przejdziemy do opowieści o rozgrywającym się wokół nas zdarzeniu, prosimy o wysłuchanie krótkiego komentarza streszczającego zainteresowanym dokładniejszą wiedzą na temat genezy, historii i recepcji panoramy racławickiej. Malarstwo panoramowe nigdy nie było zaliczane do form wielkiej sztuki. Panorama racławicka powstawała przez 9 miesięcy na przełomie roku 1893 i 1894 po zmianie granic Polski w wyniku starań rewestygacyjnych. Malowidło wraz z częścią zbiorów królewskich muzeów i bibliotek przeniesiono do Wrocławia. Przez blisko 40 lat oddolnie powoływane kolejne komitety społeczne podejmowały starania o restytucję panoramy. Inicjatywy skutecznie hamowały jednak kolejne ekipy rządzące Polską Ludową. Co jednak najistotniejsze, nie dopuszczono do zniszczenia samego płótna, a w roku 1967 wzniesiono nawet budynek, w którym się teraz znajdujemy. Mimo to panorama racławicka wciąż nie mogła doczekać się pierwszej powojennej ekspozycji. Dostarcza się rozległy widok na warunkowatą okolicę, zamkniętą dalekim horyzontem. Wokół nas toczy się bitwa polskich wojsk powstańczych z wojskami rosyjskimi. Przed trzema dniami Tadeusz Kościuszko wyruszył z niewielką ilością regularnego wojska z Krakowa w kierunku Warszawy. W trakcie postoju dołączają do niego dalsze oddziały powstańcze, w tym 2000 powołanych pod broń chłopów. Kościuszko reaguje na to maszynem taktycznym. Wymyka się z przygotowanego okrążenia w miejscowości Koniusza i rozpoczyna marsz w stronę Działoszyc. W odpowiedzi na to pod Działoszycami oddziały generała Aleksandra Tormasowa odcinają drogę wojskom powstańczym. Naczelnik decyduje się na stoczenie otwartej bitwy. Rozproszenie armii rosyjskiej stwarza szansę na pokonanie wroga. Zmany przed sobą przedstawia brawurowy atak 320 kosymierów na baterię rosyjskich armat. Przy pierwszej, najbliżej na stojącej armacie, widzimy chłopa, który czapką zakrył ląd działa, a kosą o złowanym drzewcu próbuje dosięgnąć rosyjskiego kanoniera na armatę, by odciągnąć ją u polskich pozycji. Walka toczy się wzdłuż całej baterii rosyjskiej. W dalszym planie, w lewo od Ślaskiego, powiewa chorobnie w kosmierów z symbolami chłopskiej pracy i walki, stopem zboża, kosą i wiką. Natarcie kosmierów ubezpieczają z tyłu kompanię 6 Regimentu Pieszego. Na jego prawym skrzydle widzimy szarpany przez wiatr czerwony sztandar pułkowy. Kroczący na lewym skrzydle pierwszego szeregu oficer w czerwonej rogatywce to porucznik Kajetan Nitecki. Dowodzący bitwą Tadeusz Kościuszko, ubrany na obrazie kossaka i styki w białą chłopską sukmanę, osadził w pilsu konia, jest ręki, wskazuje kierunek natarcia drugiej kolumny kosynierów, tej, którą widzimy na pierwszym planie. Chłopi podrywają się do biegu i pozdrawiają sterowodza uniesionych w górę czapkami oraz kosami. Ponad ich głowami powiewa kościołowy chorągiew z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pośród oficerów sztabowych pędzących na koniach za Kościuszką możemy rozpoznać generała Antoniego Nadalińskiego oraz adjutanta naczelnika kapitana Łukasza Wieleńskiego. Generał Nadaliński, dowódca prawego skrzydła w bitwie pod Racławicami, dosiada siwego konia. Na głowie ma czerwoną rogatywkę z białym dziurem. Jadący za nim kapitan Biegalski, ubrany w zielony mundur, przekazuje właśnie rozkazy wodza jednemu z huzarów eskorty. Na dalszym planie, na skraju zagajnika, stoją w gotowości bojowej szpadrony kawalerii narodowej. Konie rwają sprzęcze i wywracają zaprzęgi. Ucieczkę utrudniają świeżo zaorane pola. Czerwiec na siwym koniu z spiczastym hełmem na głowie daremnie usiłuje zawrócić uciekających żołnierzy. Na dalszym planie za Czerkiesem widzimy w szaro-niebieskim płaszczu dowódcę wojsk rosyjskich generała Aleksandra Tormasowa. Otacza go eskorta kozaków. Odbiera on właśnie meldunek od oficera grenadierów. Ruch ręki oficera pozwala domyślić się nam, iż przekazuje on niepokojące wieści o sytuacji na prawym skrzydle rosyjskim.
Spójrzmy teraz na scenę rozgrywającą się bliżej nas. Oddziały Armii Powstańczej. Piechotę polską prowadzi do brawurowego ataku major Konstanty Lukę. Widzimy go na koniu między dwiema sosnami w asyście innego oficera. Na prawo od niego żołnierze 1. Batalionu 2. Regimentu. W granatowych mundurach z żółtymi wymogami ścierają się na magnety i konny karabinów z umundurowanymi na zielono rosyjskimi jegrami. Wśród walczących biegunów wybuchają granaty, a jednak niewydarzeni powstańcy kontynuują natarcie. Dzielnie broniący się batalion rosyjski został rozniesiony. Wychodzące z lasów od strony Lacławic kolumny piechoty i jazdy rosyjskiej, które widzimy na dalszym planie, nie będą już w stanie odebrać Polakom zwycięstwa. Tymczasem główne natarcie ma dopiero nastąpić. Dowodzący oddziałem kawalerii polskiej major Ignacy Zborowski wzniósł już szablę w górę, a stojący obok niego trajmacz daje sygnał do ataku. Za nimi wyszło w niej nadciągające z lewej strony szpadrony 1. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. Pod lasem ulokowała się bateria artylerii rosyjskiej, która ostrzeliwuje polską jazdę. Z prawej strony nadciągają na pomoc czeka w odwodzie. Przed środkowym ugrupowaniem widzimy 3 jeźdźców. Jednym z nich jest generał Józef Zajączek, dowódca lewego skrzydła, który w asyście 2 oficerów kontroluje przebieg walki. Na pierwszym planie polscy kawalerzyści odprowadzają małą grupę jeńców rosyjskich. Kroczący na jej czele, wsparty na ramieniu swego adiutanta, ranny pułkownik Muromcow odwraca głowę i z niedowierzaniem przygląda się klęsce swoich oddziałów. Przejdźmy ponownie kilka kroków w lewo. Znajdujemy się teraz na tyłach wojsk polskich. Przed nami zabudowania folwarków i wsi Dziewiążyce, gdzie rozmieszczone zostały tabory i lazaret polowy powstańców. Wiejskie kobiety opatrują rannych żołnierzy. Kolejnego poszkodowanego dźwiga na noszach 2 piechurów. Obok drogi, przykowającym żołnierzu, przyklęknął oddział Bernardy. Od strony folwarku jedzie w naszą stronę huzar na koniu, zapewne z wędrówkiem od generała Zajączka do Czerwika. Spójrzmy w lewo. Pod wysokim krzyżem widzimy modlące się godziny kobiety z dziećmi oraz starców. Symboliczną wymowę można przypisać postaci dziada Wiernika. W swych pieśniach będzie on rozgłaszał bohaterskie czyny Kościuszki i jego żołnierzy.